2 kwietnia wspominamy błogosławioną Elżbietę Vendramini, zakonnicę. Elżbieta urodziła się 9 kwietnia 1790 roku w Bassano del Grappa w południowo-wschodniej części Włoch. Była 7 z 12 dzieci w zamożnej rodzinie. Rodzice przekazali jej dar wiary i zapewnili środowisko, w którym jej wiara dojrzewała. Od 7 do 15 roku życia przebywała w szkole prowadzonej przez siostry augustianki. Po powrocie do domu rodzinnego chętnie uczestniczyła w życiu towarzyskim. Była stałą bywalczynią salonów. Elżbieta miała 21 lat, gdy mimo sprzeciwu rodziców zaręczyła się z dość ubogim mężczyzną. Zaręczyny jednak zerwała w wieczór przed ślubem, po 6 latach narzeczeństwa. Zrezygnowała z małżeństwa, gdyż w tym momencie była przekonana o tym, że powinna poświęcić się ubogim. Swoją posługę zaczęła od opieki nad dziećmi w swoim mieście. Przez kilka lat pomagała w sierocińcu prowadzonym przez ojców kapucynów. Pracowała też jako nauczycielka w Padwie. 10 listopada 1828 roku w Padwie założyła Instytut Franciszkańskich Tercjarek Elżbietanek. Siostry od początku istnienia cechowało wielkie ubóstwo i wielka ufność w Bożą opatrzność. Mimo iż same żyły w skrajnie skromnych warunkach, już po kilku dniach istnienia Instytutu otworzyły pierwszą szkołę dla opuszczonych dziewcząt z ubogiej dzielnicy miasta. Na modlitwie Elżbieta rozpoznała, że naszym żniwem jest pouczanie i wyciąganie dusz z błota. Mimo że jej zgromadzenie dopiero zaczynało istnieć, otrzymywała wiele próśb o pomoc. Elżbieta posyłała swoje siostry do pracy w szkołach, żłobkach i do pracy edukacyjnej wśród ubogich dziewcząt i kobiet. Zmarła w Padwie 2 kwietnia 1860 roku. Rozpoczynał się wtedy Wielki Poniedziałek. W chwili śmierci wypowiadała imiona Jezusa, Maryi i Józefa. Miała 69 lat. Została beatyfikowana 4 listopada 1990 roku. Święty Jan Paweł II mówił, że z modlitwy i rozważania tajemnicy Trójcy Świętej czerpała siły do pracy. Papież mówił też, że błogosławiona Vendramini wciąż uczy nas, że tam, gdzie wiara jest najsilniejsza i najpewniejsza, tam impuls miłości do bliźniego będzie najśmielszy. Tam, gdzie zmysł Chrystusa jest najbardziej dostrzegany, tam wyczucie potrzeb naszych braci będzie bardziej precyzyjne i aktywne. Módlmy się. Panie nasz Boże, błogosławiona dziewica Elżbieta wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.